okiem Beresia Polska ma sens. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Styczeń to wiadomo taka doskonała chwila, żeby podsumowywać ubiegły rok. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przekonany, że nieważne czy kultura jest prawicowa, czy lewicowa, czy ambitna i elitarna, czy też masowa i popularna. Kultura ma być po prostu ciekawa. A ja dodatkowo szukam w kulturze zawsze wzruszenia. Czegoś, co mną szarpnie, co da mi troszeczkę do myślenia, ale obudzi emocje. Emocje w kulturze rzecz najważniejsza. Więc pomyślałem, słuchajcie, styczeń chciałbym przypomnieć i nagrodzić, uwaga, nagrodzić, 7 najważniejszych tytułów polskich ubiegłego roku, dla mnie subiektywnie najważniejszych, i 7 wspaniałych, którzy te dzieła stworzyli. Jak wiecie, a może nie wiecie, Nagroda Nobla to jest, słuchajcie, około $1 000 000. No bida z nędzą. A ja postanowiłem przyznawać swoje mini nagrody Nobla za ubiegły rok dla twórców polskiej kultury i dysponuję, uwaga, patrzcie, to są $1 000 000000, powiem szczerze, zimbabweńskich, kraj Zimbabwe, polecam sprawdzić na mapie, gdzie leży, ale to są jednak miliony i milionów dolarów. A więc, kochani, subiektywna, nieobiektywna lista tych wielkich dzieł, o których wszyscy słyszeliście, tych dzieł, które są bardzo popularne z racji dostępu tylko w Krakowie, a namawiam wszystkich, żeby do Krakowa przyjeżdżać, żeby je posmakować, oraz dzieł zupełnych debiutantów, na których radzę zwrócić uwagę w przyszłości. Zielona granica. Film fabularny Agnieszki Holland. Na ten obraz do kin poszło bodaj z 1 000 000 widzów, co jest samo w sobie już świetnym wynikiem, ale słyszeli o nim zapewne wszyscy. I nie jest to przypadek, dlatego że pozornie ten film opowiada o tym, jak niegodnie, haniebnie zachowywały się wielkie części społeczeństwa polskiego, zwłaszcza te powiązane z władzą, zwłaszcza państwo, w czasach kryzysu uchodźczego, migranckiego na granicy polsko-białoruskiej, kiedy dochodziło do haniebnego łamania praw człowieka i obywatela. Ale w gruncie rzeczy ten film opowiada o nas dzisiaj. Słuchajcie, nie było takiej historii, nawet za komuny, żeby władcy państwa wykorzystali do tego stopnia całą przewagę państwa przeciwko jednemu twórcy, jednemu artyście, żeby go napiętnować, i to do tego stopnia, żeby on, w tym wypadku Agnieszka Holland, przyjeżdżając do Polski, musiała wynajmować agencję ochrony, żeby jej się nic nie stało. Ten film jest jeszcze ważny dla mnie osobiście, dlatego że byłem chyba jednym z pierwszych, którzy pisali o tragedii dziejącej się na granicy w eseju wydanym w wydawnictwie Austeria, Statek głupców, biedni Polacy patrzą na Usnarz. Mam nadzieję, że ten film zobaczycie państwo jak najszybciej w którejś z telewizji. $300 now. Słaby dotlat mi dolar hadami. $300 gawarię. No dolar. We sam defalu kelshi. Ma. Sir, please don't get angry. I give you 300 euros. It's more than dollars, okay? Чё? Что там у нас? Да нормально всё. Come on. Wait. We сам defalu kelshi, يا اخي ليش عم تدفعوا؟ هلا اعطيه خلينا نخلص من هاي القصة. شو بعنا بلون؟ Wait here. Yes, yes. وصلنا على السويد. لا حبيبي قالوا هو قال لي انه دفع كل شيء اتصل باخوك بعرف هذا الحكي ماما بدك تحكي ايه حبيبتي يلا هلا بنلاقي حمام انا كمان بدي بسمع عنك ما في تغطية جرب انت عمي شو هاد what is it what's going on شو هاد شوف قدم فاست رانيا
Granica, granica, wychodzę, wychodzę, dawaj, dawaj. W przypadku dzieł filmowych trudno wybrać jednego laureata. Dzieło filmowe, film to efekt pracy całego wielkiego zespołu. Podobnie jest w Zielonej Granicy. No jest wspaniała rola Mai Ostaszewskiej, a już scena, w której oparta na faktycznej scenie, w której zostaje ona upokorzona przez strażniczkę, no jest jedną z najmocniejszych scen, jakie widziałem w kinie. Maciek Sztur jako sfrustrowany, walczący z systemem młody człowiek, czy też człowiek w wieku średnim. Do tego genialna rola Agaty Kuleszy, która pokazuje, jak łatwo nam się przychodzi złamać. Ale przecież też fantastyczne role aktorów, którzy zagrali, którzy nie są Polakami, jak na przykład irańska uchodźczyni Beni Janati Atai, która gra Afgankę. Wspaniała rola. Ona dzisiaj jest we Francji, francuską, jest reżyserką i aktorką francuską. I tu zagrała znakomicie u Agnieszki Holland. Ale dlatego, że to dzieło jest takim dziełem odwagi, chciałbym tę nagrodę mojego symbolicznego Nobla wręczyć właśnie Agnieszce Holland. Agnieszko, dziękuję Ci za odwagę, dziękuję Ci za wzruszenie, dziękuję Ci za uczciwość. Potrzebni, niepotrzebni. Zbiór esejów autorstwa Anny Petelenc, wydany przez wydawnictwo Austeria, Kraków. To 9 esejów, które opowiadają o różnych przejawach aktywności kulturalnej, artystycznej, twórczej, dziejącej się w różnych miastach. Aby opowiedzieć o twórczości ludzi, którzy pozornie są niepotrzebni. No bo powie ktoś, po co tomik wierszy wydany w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy, które w większości lądują pod schodami gdzieś w piwnicy. Po co wystawa na wernisaż, w której przychodzi tylko rodzina najbliższa? Po co koncert muzyki awangardowej, współczesnej, trudnej, który jest odgrywany do pustych ścian? Ano po to, twierdzi autorka, że właśnie ci pozornie niepotrzebni budują tkankę kultury na co dzień. To, że mamy czasami wielkie sukcesy i stajemy na czerwonych dywanach hollywoodzkich, bierze się również z tego, że ktoś codziennie snuje swoją działkę kulturalną, snuje swoją opowieść kulturalną. Chopin też żył z pracy. Trudno działalnością artystyczną nazwać udzielane przez niego lekcje fortepianu. Wyobrażam sobie, że wielokrotnie nie miał ochoty na zajęcia, ale stan finansów był jednoznaczny i lekcje musiały się odbywać. Czasem praca artystyczna bliska jest zawodowej, czasem idealnym połączeniem są uniwersytety, a czasem po prostu łączy się różne światy. Zapraszam do przeczytania mojej książki o niepotrzebnych, którzy są potrzebni. Jestem szczególnie dumny z tej książki. Szczególnie dumny nie tylko dlatego, że ta autorka jest moją koleżanką i współpracownicą miesięcznika Kraków i Świat, któremu ja szefuję, a na łamach którego te eseje się ukazywały. Ale szczególnie dumny jestem z tego, że udało się Ani znaleźć ton bardzo rzadki dzisiaj w pisarstwie. Otóż oprócz jej ogromnej wiedzy i erudycji, która przebija z tych tekstów, porywa jej język. Takt, umiar w operowaniu słowem, słuch nieomalże muzyczny. Dlatego, a zważywszy, że to jest jeszcze debiut, faktyczny debiut, więc chciałbym Państwu tę książkę bardzo gorąco polecić. Byłam żoną Boba Marleya. Spektakl oparty o tekst Małgorzaty Jantos w reżyserii Pawła Szumca, scenografii Marka Brauna i kostiumografii genialnej Jolanty Łagowskiej-Braun. A w obsadzie aktorka jedna, jedyna, niezwykła, Katarzyna Chlebny oraz, o czym za chwilę, zespół Mamas i Trawas. Formalnie rzecz biorąc, to opowieść snująca się w rytmie reggae, snuta na deskach teatru KTO krakowskiego, zarządzanego błyskotliwie przez Jurka Zonia. Nowa,
scena na mapie teatralnej Krakowa, jakże fantastyczna i znakomita. Ale ta opowieść snująca się wokół muzyki, losów Gwiazdora, który jest karaibskim macho i jego żony, która go kocha niezwykle, czyli Rity Marley, w gruncie rzeczy opowiada o czymś innym. W gruncie rzeczy opowiada o walce kobiet o równouprawnienie, o próbie wyjścia spod tej dominacji męskiej i nie ma tutaj żadnego podtekstu ideologicznego. To jest po prostu prawdziwa opowieść. Więc kiedy zbliżał się, spytałam sama siebie, czy to człowiek, czy Bóg? Mój będzie dziś nauczał. W przypadku spektakli teatralnych, tak jak i w przypadku filmów czy wielu, wielu innych dzieł kultury, trudno o wyszczególnienie jednego twórcy. Bez wątpienia ważną rolę odegrał tekst Małgorzaty Jantos. Wspaniałą rzecz zrobił Paweł Szumiec. Pawle, kłaniam ci się nisko, który kompozycją spektaklu i światłem zamknął tę przestrzeń teatralną do czegoś, co przenosi nas w ogóle w inny wymiar. Do takiej kapsuły czasu, która nas przenosi w inny świat, a jednocześnie nas zostawia w tym samym świecie. Do tego niezwykły zespół muzyczny. Mamas i Trawas, powołany specjalnie na czas tego spektaklu, który oczywiście gra najwspanialsze kawałki No Woman, No Cry czy Is This Love Boba Marleya, ale który w gruncie rzeczy dialoguje, rozmawia z bohaterką. No i właśnie, główna bohaterka, Katarzyna Chlebny. To aktorka niezwykła, która w ostatnich latach znalazła swoją własną wielką drogę i idzie od sukcesu do sukcesu. Od roli Kory Jackowskiej poprzez rolę Ewy Demarczyk, a teraz poprzez żonę Boba Marleya. To dzięki niej w pewnej chwili zdałem sobie sprawę, że nie oglądam opowieści dziejącej się gdzieś na Karaibach, w zachodnim świecie, pełnym dolarów, Cadillaców i wielkich nagród, tylko znajduję się tu i teraz w świecie, w którym kobieta walczy o swoje prawa i robi to ze wzruszającą emocją, ale też siłą, z przekonaniem do swoich praw. To wszystko to przeniesienie, to zerwanie kostiumu, to wprowadzenie tamtej historii w dzisiejsze problemy, to właśnie zasługa Kasi Chlebny. Kasiu, mój Nobel dla ciebie za niezwykłą rolę aktorską. To jest opowieść na poły biograficzna, półbiograficzna o Krzysztofie Grobiszu i jego ciężkiej chorobie, o wylewie, w której to chorobie okazało się, że to nie tyle Krzysztof Grobisz jest aniołem znanym nam z życia anioła krakowskiego, anioła w Krakowie i zakochanego anioła, ale on potrzebuje prawdziwego anioła i tym prawdziwym aniołem w jego chorobie okazuje się żona. No, to jest taka masa błędów, że trudno jakiś jeden tutaj wysublimować i uważać go za największy. Słowo, którego nadużywam. Nie ma takich słów. Ja żyję z tego, że nadużywam słów. Co daje sława? Nic. Moje wyobrażenie piekła? Nie wierzę w piekło. Ale gdyby coś takiego było, co może być dla mnie piekłem? Piekłem dla mnie jest niechęć do wszystkiego. Życie.
żyjecie w świecie, który jest złożony z niechęci. Mojej niechęci do pracy, innych niechęci do mnie. To jest piekło. Z człowiekiem by nie było źle, co by umiał ducha utrzymać. Jak chciałbym umrzeć? Szybko. Kim chcę zostać w pamięci innych ludzi? Nie wiem. Sobą. To znaczy aniołem. No tak, przyznam się. Miałem ogromny problem z zamieszczeniem na liście moich mini nobli tego właśnie tytułu. Głównie dlatego, że po prostu jestem w ten tytuł osobiście zaangażowany jako producent kreatywny. Ale pomyślałem sobie, że po pierwsze ważniejsi twórcy są tego filmu i to jest mój przyjaciel Baron, który sam napisał i zreżyserował ten film. To jest producentka Aneta, to są wreszcie aktorzy. I po drugie jest coś takiego, w ostatnich 8 latach środowisko filmowe dogłębnie to pokazało, jak złajdaczenie się, chodzenie ręka w rękę z władzą i jej aparatczykami, propagandystami. Dość powiedzieć, że wybitny, a przynajmniej na tyle kontrowersyjny, że atakowany przez władzę, film Agnieszki Holland Zielona Granica, głosami rządowych aparatczyków udających producentów filmowych i menadżerów kultury, nie został zgłoszony przez Polskę do nagrody Oscara w kategorii film międzynarodowy. Ostatni raz taka rzecz zdarzyła się w roku 1982, kiedy władze PRL nie zgłosiły filmu Andrzeja Wajdy do Oscarów filmu Człowiek z żelaza. Więc choćby dlatego pomyślałem, winien jestem Krzysztofowi Globiszowi wdzięczność za tę niezwykłą kreację, za tę wielkość, za siłę i za serce. Ta jego rola jest wyjątkowa w tym filmie nie tylko dlatego, a może w ogóle nie dlatego, że on jest ciężko chory i przeskakuje podwójnie wysoki płot. Wielcy aktorzy przy mniejszych schorzeniach mieli problem w ogóle z pojawieniem się na planie. Tutaj Krzysztof właściwie non-stop gra i przyciąga uwagę widza. Ale najważniejsze jest coś innego. Krzysztof Globisz świadomie dobrał niezwykłe środki aktorskie, takimi jakimi dysponuje w chorobie, do tej roli. Jest kilka scen, w których on gra wzrokiem, w których gra uśmiechem, połówką ust się uśmiecha, kiedy samym spojrzeniem nastawia widza i ukierunkowuje w tym kierunku, na jakim jemu, Globiszowi, zależy. Więc Krzysztofie, przyjmij skromną wielomiliardową nagrodę dolarów zambijskich, mój mini złoty Nobel za rok 2023, za wspaniałą rolę filmową, której nie podołaliby najwięksi tytani wielkiego ekranu. Ten singiel, Białe Kwiatki, debiutancki singiel Soni Zając, Soni Zającównej, ukazał się w lutym 2023 roku na YouTubie. Bardzo profesjonalnie nakręcony, ciekawie, no ale przecież nie obraz tu decyduje. To pierwszy song z cyklu jeszcze nienazwanego młodej krakowskiej piosenkarki i nie bójmy się poetki. W roku ubiegłym oprócz Białych Kwiatków pojawiły się na YouTubie w kolejności jeszcze Awaria i Bez tytułów, a lada miesiąc pojawią się kolejne tytuły. Wierzę, że równie udane i trzymam za to kciuki i być może z tego powstanie świetna płyta. Mówię świetna dlatego, że to jest niezwykłe, jaka w tym czasie dzisiejszej sztucznej inteligencji i takiej masowej, krzyczącej popkultury, jaką klasę pokazuje ta młoda piosenkarka krakowska, jaką ja lubię, ten niezwykły wokal jej, tę barwę jej wokalu. I
daje to wszystko taki klimat, ktoś to zauważył już, niczym dobre piosenki z lat 80. I co ciekawe, chociaż to daje klimat dawnych czasów, to jednocześnie ma się wrażenie zupełnie nowej jakości. Więc paradoksalnie to taki wielki powiew nowości, ciekawy głos, ciekawy styl, po prostu Sonię Zając przyjemnie się słucha, co polecam. Małe kwiatki jak wiosenny śnieg. ...1989, musical. Teatr Słowackiego oraz Teatr Gdański. Premiera formalnie rzecz biorąc w grudniu roku 2022, ale już wówczas ani na premierę, ani na drugi spektakl biletów nie można było dostać. Przez cały rok ubiegły i najbliższe miesiące wszystkie spektakle są z góry wyprzedane. Spektakl jest niezwykle popularny, chociaż grany jest głównie w Krakowie, ale również w Gdańsku, bo to jest koprodukcja Teatru Słowackiego z Gdańskim. Ale przede wszystkim to jest niezwykła opowieść muzyczna, doskonała, nowoczesna, o innej historii Polski. Innej nie dlatego, że nie poddali się autorzy, twórcy obowiązującej przez ostatnie 8 lat narracji, która widzi tylko upadek Polski, agentów i zdrajców, tylko dlatego, że opowiadano po raz pierwszy z radością i nadzieją. Twórcy postanowili nie nurzać się w błocie porażek i nieszczęść, tylko ucieszyć się tym, co robimy. Łącznie z hasłem Nie zostawiamy nikogo z tyłu, które było ważnym hasłem roku 89. Oczywiście ono różnie później było realizowane. I to jest taka opowieść poprzez songi i piosenki o bohaterach, którzy Polskę zbudowali, odbudowali, odzyskali bez jednego wystrzału. Wspaniała sprawa. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, niech przyjeżdża do Krakowa. Teatr Słowackiego czeka na wielkiej scenie niezwykłe widowisko. Danka! Ponobra! Odbieram sobie pokojową nagrodę, którą mojemu mężowi przyznali wasi mężowie. Lech bał się, że jak tu przyleci, to go nie wpuszczą z powrotem i mówi do mnie, ty poleć. Nikt nie pytał, czy się czuję na siłach, bo taka misja była i nie ma czasu się grzebać. Będę walczyła, jak mnie prosi rodzina i jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Patrzy na mnie król Norwegii Olaf, cała elita uczona. Chcę uciec, chcę zemdleć się, schować, ale dam radę, wszystko pokonam. Pytam, co masz do powiedzenia, pytam, co masz do powiedzenia, Lechu, pytam, co masz do powiedzenia. Co ty tam masz do powiedzenia, Lech, tam pytam, co masz do powiedzenia, pytam, co masz do powiedzenia, Lechu, pytam, co masz do powiedzenia. Co ty tam masz do powiedzenia? Garcę nimi i to się nie zmienia, ale jest jedna rzecz, której mnie nauczył Kiszczak. Teraz zawsze nim wejdę do pomieszczenia, sprawdzam, czy nie ma drugiego wyjścia. Zdrowie, napijmy się, panowie. Tak, tak. Po tym widowisku ma się ochotę wspólnie z aktorami krzyknąć: zróbmy hałas, zróbmy szum, ruszmy, zróbmy, zmieńmy wszystko, wróćmy do ideałów Solidarności, kiedy wszystko było szlachetne. Ale komu dać nagrodę mini Nobla?
Jeżeli w filmie to jest trudne, co dopiero w takim widowisku muzykalowym. Jest reżyserka Katarzyna Szyngiera, jest pomysłodawca Marcin Napiórkowski, jest autor muzyki, owszem, w dużej części jakoś zaczerpniętej z musicalu Hamilton amerykańskiego, jest Andrzej Weber Nikosz. Scenariusz jest Szyngiery, Katarzyny, Marcina Napiórkowskiego, Mirosława Wlekłego. Teksty piosenek, rapów to z kolei Patryk Bobrek i jeszcze parę innych osób. Do tego aktorzy, właściwie przede wszystkim powiedzmy aktorki. Ten spektakl ma też wydźwięk taki wyraźnie feministyczny. O tym opowiada, o tym, że to aktorzy, kobiety zbudowały Solidarność. Jest więc Karolina Kazoń w wielkiej roli Danuty Wałęsowej. Jest Katarzyna Zawyślak-Dolny jako Krystyna Frasyniuk. Jest Magda Osińska w roli Gai Kuroniowej. No jest też demoniczna Dominika Fajglewicz w roli na przykład Henryki Krzywonos. Ale i panowie, szczególny pokłon dla Rafała Dziwisza w roli generała Jarosławskiego. No, strach się bać, rzeczywiście. Ciekawe, wspaniałe. Ale jeśli tylu twórców, to może doceńmy moim prywatnym mini-noblem nie tak oczywistą osobę. Chciałbym wręczyć tę nagrodę Krzysztofowi Głuchowskiemu, dyrektorowi Teatru Słowackiego, który przez cały ubiegły rok, ostatnie dwa lata właściwie, zmagał się z presją władzy, z presją cenzury oczekiwanej, z problemami finansowymi, który zrobił, wystawił wspaniałe Dziady Maji Kleczewskiej z oszałamiającą rolą Dominiki Bednarczyk, za co spotkały go szykany, który poważył się robić właśnie rok 89, opowiadający o Wałęsie nie tak, jakby chciała władza. Więc 30 trylionów dolarów zambijskich, Krzysztofie, dla ciebie, możesz to jakoś podzielić, jak tam zostanie, na cały zespół. Na twoje ręce, dla całego zespołu, dla twórców musicalu 1989. Wariacje geldbergowskie Ewy Lipskiej to zbiór kilkunastu miniatur, esejów, takich opowieści nacechowanych gorzką ironią, wręcz z pogranicza poezji i esejów takiej konwencji przypowiastki francuskiej między Diderotem a Michałem Montaigne. Ale z drugiej strony to też jest surrealistyczna groteska. To opowiadania, które są w sobie i smutne, i straszne, i śmieszne. Mówię o tym z wielką dumą, dlatego że część z nich Ewa Lipska drukowała na łamach miesięcznika Kraków i Świat. Drukuje nadal, polecam wszystkim. A książka jest wybitna i bardzo, bardzo pouczająca. Uwaga. Geldberg miał sen. Śniło mu się, że państwo odbiera mu czajniki, sokowirówki, pralki, rozum. Kiedy się obudził, usłyszał gwizd gotującej się wody. Banał szczęścia. Ewa Lipska. Wariacje geldbergowskie. Geldberg, czyli człowiek, który ma pieniądze, nie mylić z goldbergowskimi, to też taki bohater specyficzny, który wie więcej, ale nie narzuca się z tą swoją wiedzą, który ma olbrzymie zainteresowania, jest erudytą, który wie wszystko o wszystkim, ale mruczy to po cichutku w pięknych metaforach. Ta zdolność zamykania mądrych, wielkich myśli w małym zdaniu to jest wielki talent Ewy Lipskiej, wielkiej damy polskiej poezji. Za wiersze, za wszystko, za to, że jest tak niezwykłą osobą, serdecznie przyznaję swojego mini Nobla za rok 2023. Mam nadzieję, Ewo, że przyjmiesz go z uśmiechem. Aha, jeszcze 200 tysięcy dolarów jako nagroda specjalna
spoza 7 wielkich Noblów chciałbym takiego malutkiego Nobelka honorowego przyznać dziennikarce, mojej koleżance, której teksty lubię, ale która, podsumowując w grudniu 2023 roku walkę nowej ekipy o przywrócenie demokracji i wolności, napisała zdanie, które jest zdaniem tak błyskotliwym i tak dobrze oddającym mentalność minionej epoki, odchodzącej ekipy, że pomyślałem, nie, muszę to nagrodzić. Zdanie brzmi: PiS-owski narodowy narcyzm z dumą wspomina krzywdy. Napisała to Agnieszka Kublik w tekście podsumowującym walkę o przywrócenie demokracji i wolności. Agnieszko, gratuluję. Błyskotliwe sformułowanie. Właściwie poezja polityczna. I 200 tysięcy dolarów twoje, zambijski.